Dzień dobry. A jakieś bagienko, słuchajcie, za nami. Ale dzisiaj wyjątkowy film będzie. Gdzieś was zgubiłem. Gdyż idziemy w pewne miejsce, które już tu byliśmy, ale o tym później. I dzisiejszy film będzie o moim nowym nabytku, słuchajcie. Tak. Dzisiejszy film poświęcony będzie lataniu dronem, kadrów aerofotografii i nagrywaniem filmów z tego drona. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli zostaniecie, to opowiem wam, jak to wszystko wygląda, tak pobieżnie oczywiście, ze względów prawnych, co to za dron, który kupiłem, krótko opiszemy i polatamy, porobimy zdjęcia. Także zapraszam was serdecznie na dzisiejszy film. Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Jak szedłem z tamtej strony, to mówiłem, o czym będzie ten film. I tak, może przejdźmy do rzeczy. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo wieje dosyć mocno. Znaczy, nie jest taki wiatr straszny, ale wieje w waszym kierunku. Ja siedzę pod słońce. A nie wziąłem takiego kabla do mikrofonu, bo bym sobie mógł na drugim aparacie nagrać po prostu dźwięk, nie? Brawo, mam taki duży plecak od Paulin na prezent, na zeszłoroczne urodziny. Kurwa, chłopie, pakuj to, nie? Pakuj wszystko, co tam tylko możliwe, i tak nie jest ciężki. Dobrze, moi drodzy, moja przygoda z Xiaomi Fimi się skończyła, gdy spuchły mi baterie. No, to się zdarza, ale nie wiedziałem, że tak szybko i nie doszliśmy do porozumienia. Także no nie polecam strasznie, dlatego zamiast tamtej baterii kupić, postanowiłem troszkę uzbierać. Trochę mi szyję obcina, nie? Ten kadr, dobra, nieważne, ja fotograf, kurna, tnę se kadr w połowie, dobra, no nieważne. Tak jest niestety. Zakupiłem, słuchajcie, drona firmy DJI. Nie mówi się DJI. Jesteśmy w Polsce, nazwa to są 3 litery. Teraz wam wytłumaczę, pewnie się śmiejecie i wkurzacie. Nie, po prostu pracuję w amerykańskiej korporacji jeszcze. I czasami po prostu mam dosyć, wiecie, nie, tych deadline'ów, coli i tak dalej, wiecie. No nie wiem, no ja tak reaguję na wcinanie tych anglosaskich wyrażeń do naszego języka ojczystego. Ale to jest moje zboczenie, wybaczcie mi, jeśli wam się nie podoba, macie prawo teraz wyłączyć, albo nie. Aha, to jest dobry moment do tego, słuchajcie, mam już prawie 1000 subskrybentów, za co wam bardzo dziękuję, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie polajkowania filmów, za to wszystko wam dziękuję i zapraszam, jeśli jeszcze trafiłeś tutaj, a jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zapraszam serdecznie, zostaw tą łapkę do góry i zasubskrybuj kanał. Będzie o fotografii krajobrazowej, a być może za rok fotografii przyrodniczej. Nie wiem, jak losy się potoczą, nie mam zielonego pojęcia. Zobaczymy. Ale teraz przejdźmy do rzeczy. Słuchajcie, po rozmowach z droniarzami, znajomymi i tak dalej, postanowiłem, że uzbieram na drona DJI Mini 2. Słuchajcie, no w porównaniu do tego Xiaomi to jest... Słuchajcie, to jest takie malutkie coś. To waży 249 gramów, słuchajcie. Dlatego wybór padł na niego, gdyż jest lekkie i według prawa będę mógł nim latać po całej Europie, nawet w Stanach, Kanadzie i tak dalej. Ale tam się nie zagłębiajmy. Mam zamiar tam pojechać, jak będzie taka możliwość, więc potem za jakiś czas może będzie ciekawszych kadrów, chociaż i tak to... Mamy tu w Polsce piękne miejsca, nawet tuż za domem, jak wyjdziemy, które możemy fotografować i będzie pięknie. Będą piękne kadry, niedrogim sprzętem, słuchajcie. Jeśli macie zamiar kupić drona, słuchajcie, to się zastanówcie, dołóżcie trochę więcej i kupcie w zestawie Fly More Combo. Dlaczego? Gdyż
gdyż, moi drodzy, we Flymore Combo, pomimo tego, że jest torba taka fajna, poręczna, wszystkie zapasowe śmigiełka i tak dalej, ale dostajecie w zestawie, słuchajcie, trzy baterie. Trzy baterie, moi drodzy, to jest... Przy takich warunkach jak teraz to jest godzina 20 lotu, a przy dobrych warunkach to jest godzina, półtorej godziny lotu, także to jest wystarczająco, żeby znaleźć miejsce, jakieś kadry porobić, o czym będzie później. I ten wydatek się Wam zwróci. Się Wam zwróci, bo zobaczycie, że jest fajne latanie. Ja tym dronem przelatałem na razie 24 minuty wczoraj z córeczką. Poszliśmy do lasu na zachód słońca, bo wyjątkowo u nas na Kujawach i Pomorzu jest w miarę ładna pogoda, co się rzadko zdarza, że cały dzień jest słońce. Jutro jest plan zajęty na targi, dlatego dzisiaj ten film kręcę. I co chciałem jeszcze powiedzieć, Flymore Combo daje Wam więcej możliwości. Tylko tyle. Oczywiście link do tego zestawu, który ja mam, będzie w opisie filmu. A teraz powiem Wam krótko o warunkach prawnych w Polsce. Słuchajcie, każdy bezzałogowy statek powietrzny, czyli BSP, tak, dron to jest BSP, czyli bezzałogowy statek powietrzny, musi być w Polsce zarejestrowany. Szczególnie jeśli ma kamerę i nagrywa, może nagrywać osoby i lub mienie. Musi być zarejestrowany. Dokonujemy tego na stronie Urzędu Lotnictwa. Oczywiście link będzie pod spodem. Tak samo musimy zdobyć uprawnienia pilota, jak i operatora. Jest dużo filmów na ten temat, więc powiem Wam w skrócie. Musisz zdać test na kategorię otwartą A1, A3. I to wystarczy do takiego latania z rodziną, gdzieś z wakacji, fajnych kadrów i tak dalej. I test jest banalnie prosty, naprawdę, bo na początku... Na stronie, którą znajdziecie w linku, jest przygotowany materiał szkoleniowy. Potem zdajemy test i otrzymujemy te uprawnienia. Aha, słuchajcie, test jest darmowy na te kategorie A1, A3 otwarte. Więc na spokojnie możecie sobie zdać, zaliczyć. Słuchajcie, i na dronie musimy przyczepić numer operatora i numer pilota. Ja to zrobiłem małymi naklejkami, słuchajcie. W tym miejscu na łopatach wirnika. Aha, jeszcze tak patrzę na niego, dlaczego padł mój wybór na ten, bo jest mały, no i jest składany poręczny. Praktycznie ja go włożę do tych kieszeni, idąc w góry czy nad morze, jak gdzieś za chwilę jedziemy z rodzinką nad morze łapać bursztyny, znaczy polować na bursztyny, no to kładę do kieszeni. Kontroler też nie jest za duży, do niego podłączamy telefon. Ale o tym, jak będziecie chcieli, to przygotuję Wam osobny film, jak właśnie używać tego drona i tak dalej, ale mi się wydaje, że ten film jest o fotografii krajobrazowej, więc takie elementy może będę wrzucał na shortach, co? No, reelsach, shortach. Nie wiem, w każdym razie na tym i będziemy się tym zajmować osobno. Słuchajcie, jeszcze jeden aspekt prawny. Każdy lot musimy zarejestrować. I jest, kiedyś był do tego program Drone Radar, aplikacja na telefony był Drone Radar, a teraz musimy to aplikacji webowej każdy lot zgłosić i to jest check-in pansa, bo wiadomo, że są obwarunkowania prawne, czyli wiadomo, nie możemy latać przy lotniskach i w różnych miejscach zabronionych, typu wojskowych i tak dalej, infrastruktury, co jest logiczne i temu się nie dziwcie, i to jest dla bezpieczeństwa osób prywatnych, którzy latają tymi samolotami, albo dla lotnictwa wojskowego, wiadomo, żyjemy w trudnych czasach, jakie są, takie są, ale nie ma co narzekać, nie? Dobrze, moi mili, każdy taki start musimy zgłosić, zrobić check-in w tej aplikacji webowej i możemy sobie latać. Oczywiście są strefy wyznaczone. Bydgoszcz jest dosyć takim mniejszym miastem i on jest bardziej rozłożony po długości, ze wschodu na zachód. No i ten jest, tam jest właśnie pas startowy, bo przeważnie u nas wiatry wieją albo ze wschodu, albo z zachodu. I no, na całym mieście strefa to jest 30 metrów wzniosu. Kawałeczek dalej, gdzie tu jestem, to jest 100 metrów, a ogólnie w Polsce możemy latać maksymalnym pułapem 120 metrów, więc też nie jest to dużo. Na terenie Unii Europejskiej, przepraszam, możemy 120 metrów lecieć. Dobrze. Z kwestii prawnych to by było chyba wszystko, nie? Zatem może chyba czas wystartować drona, co? I zobaczymy,
to miejsce, w którym jestem, a w którym już byliśmy, bo to jest, słuchajcie, wąwóz na północ od Bydgoszczy przy Zamczysku, Armii Krajowej, ulica tu jest niedaleko. Byliśmy tutaj robić zdjęcia wąwozu, też dronowaliśmy starym dronem i tam daleko byliśmy kawałeczek jedno drzewo, które sfotografowałem zimą. Tu gdzieś będzie odnośnik albo w komentarzu dam wam linka. Dobra, słuchajcie, ja przygotowuję aparaturę i spotykamy się dosłownie za moment. Dobrze, moi mili, jak widzicie, udało nam się wystartować. Dron jest w miarę cichy, jest za mną, słuchajcie. To co? Aha, słuchajcie, dlaczego ten dron nagrywa w 4K? Fakt, że tylko w 30 klatkach, ale na tyle uzbierałem, na tyle było mi stać. No. Słuchajcie, każdy ma takie wymogi. Każdy kupuje to, na co go stać, albo na co uzbiera. Oczywiście nie wiadomo, że nie wykluczone, że za jakiś czas uzbieram więcej. Dlatego, krótko mówiąc, kontroler jest... nie mówiłem o kontrolerze. Kontroler jest bardzo prosty, przejrzysta, aplikacja jest przejrzysta. Zatem, słuchajcie... lecimy, bo zachód słońca jest bliski i porobimy parę ciekawych ujęć i kadrów. Zobaczcie sobie.
dobrze, mili moi. Oj, coś was mało widzę tutaj. Dobra, mili moi. Słuchajcie, przepraszam was bardzo, ale nie wiem, dlaczego mi się wyłączyła aplikacja do nagrywania screenu. Także mogliście zobaczyć sobie lot ptaka, jak wykonywałem te zdjęcia. Muszę nad tym popracować jeszcze. Wybaczcie mi, że to jest taki chaotyczny. Lecą gęsi nade mną. Skręcają, bo mnie zobaczyły. Topa! Niech was nikt nie zastrzeli. Dobra, nieważne. Słuchajcie, pakujemy sobie wszystko. Słuchajcie, zużyłem dopiero dwie baterie, a naprawdę nakręciłem materiału. Zachód słońca jest, ale dzisiaj nie o tym. Jak zobaczcie, no to są fajne sprzęty, które się momentalnie chowa do miejsca swojego docelowego. Aha, tu mamy odkręcane te dźwigienki. No to jest trochę niefajne, bo można szybko zgubić, ale dalej zapasowe, więc znając moje szczęście, pogubię wszystkie cztery, nie? Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Dobrze. No, życie. Co mi się jeszcze w tym dronie podoba, słuchajcie. On się tak chowa, o. Tak się chowa. Tam Xiaomi, co miałem, on się tak nie chował. Trzeba było znosić dużo więcej miejsca zajmował w torbie, etc., etc. Także widzicie, no. Mam nadzieję, że będzie mi służył. Na pewno macie większe doświadczenie ode mnie w lataniu dronem. Ja to robię od krótkiego czasu, więc nie śmiejcie się z tego, co ja wyczyniam tutaj w ogóle. Jeszcze chaotycznie to nagrywam i tak dalej. Mam nadzieję, że kadry z tego miejsca się wam bardzo podobały. Fajne miejsce do aerofotografii ogólnie. I słuchajcie, i jak złożymy zdjęcie, złożymy drona, co ja godam. To on wygląda tak, jest taki malutki, tyci. Do torby. I co? Widzimy się na kolejnym filmie. Tym razem no, już będą też kadry z drona, będzie aerofotografia i tak dalej, więc bo ja mam długą drogę jeszcze do przejścia z powrotem, bo to jest kawałeczek od miejsca, gdzie jestem. No to co? Żurawie. Są żurawie, ale tam nie leciałem, w tamtym kierunku latałem krótko nad nami, żeby to szybko nagrać. Szybko, no w miarę wolnego czasu, no siedzę tu już, posłuchajcie, godzinę czasu. No, tyle jest powerów baterii, a jeszcze jedna nie jest wykorzystana. Zatem, moi mili, dzisiaj taki chaotyczny może odcinek, bo chciałem wam przekazać, pochwalić się tym, co mam, pokazać, jak to wygląda z lotu ptaka. Jak zwykle nie zabrałem kamera do mikrofonu, aplikacja przestała działać, która nagrywa screen tego, co wam chcę pokazać. I tak to się wszystko złączyło, ale mam nadzieję, że kadry wam się podobały, dlatego zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej takich filmów. Ja będę się szkolił z tego, jak to robić, te filmiki i tak dalej, żeby wam to wszystko dobrze pokazać. No i co? Do zobaczenia za tydzień. Już w innym miejscu, w innych kadrach, ale na pewno z fotografią. Do zobaczenia bez odbioru. Hej!